Dobry wieczór Państwu. Gratulacje dla drużyny Śląska za zwycięstwo. Wygrała drużyna lepsza, która potrafiła utrzymać intensywność przez całe 40 minut. I tak naprawdę to dla nas jest drugie spotkanie z rzędu, w którym prowadzimy, gramy to co chcemy. Przejmujemy nawet, można powiedzieć, kontrolę nad meczem. Zmuszamy przeciwnika do grania na naszych zasadach. Natomiast no, troszeczkę nam sił znowu nie starcza i przeciwnik nas dochodzi i wygrywa mecz. Tak ciężko jest grać w tej takiej krótkiej rotacji, natomiast mam nadzieję, że po tej przerwie, którą mamy teraz 20-dniową, pewne rzeczy zostaną uregulowane w klubie i tu nie chodzi o wypłacalność klubu, bo klub jest wypłacalny, natomiast o tą naszą krótką rotację, że będziemy mogli przystępować do meczów, tak jak dzisiaj ze Śląskiem, natomiast na równych zasadach, czyli 10 na 10 koszykarzy zdolnych do gry na poziomie ekstraklasy. I do tego będziemy dążyć. Przed nami ciężka walka o utrzymanie w lidze. Potrzebujemy tych zwycięstw jak tlenu. Śląsk też potrzebuje tych zwycięstw do awansu do play-off i podejrzewam, że to zwycięstwo na pewno im pomoże, bo taka przegrana z drużyną teoretycznie walczącą o życie, walczącą o utrzymanie, to jeżeli by przegrali, to by było dla nich na pewno w tym wyścigu o play-off bardzo, bardzo niewygodna porażka. Tak więc gratulacje dla Śląska. My wracamy do domów i walczymy o to, żeby utrzymać się w Ekstraklasie. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, gratulacje dla Śląska, tak jak ten powiedział. Oni walczą o play-off, my walczymy o utrzymanie. Kolejny mecz graliśmy równo łeb w łeb, jak w Gliwicach, tak samo tutaj. Niestety no, nie starczyło nam sił, 5 zawodników powyżej 30 minut. Na tej intensywności nie da się wygrać meczu. Dziękuję. Na pewno naszym największym wzmocnieniem będzie, jak zostanie Martyna Spaliukenas. Wiemy o tym, że mam propozycję z innego klubu, z innych, natomiast kontrakt u nas miał do dzisiaj. U nas jest taka sytuacja, że teraz będą wybory prezesa w klubie i podejrzewam, że Martynas nie będzie mógł czekać też, bo ta propozycja gdzieś z innego klubu też nie będzie leżała miesiącami, tygodniami. I może być tak, że jego zabraknie. To, tak więc jeżeli by zabrakło Martynasa, to będziemy potrzebowali zawodnika na pozycję numer 2-1, zawodnika na pozycję numer 5, rezerwowego zawodnika na pozycję numer 4. No i ja mogę teraz wymieniać, kogo nam będzie potrzeba, ale to tak naprawdę to zobaczymy, ile będziemy mieli pieniędzy. Bo jeżeli odejdzie Martynas, to będziemy potrzebowali jedynko, dwójki, czwórki i piątki. To jest taka doraźna i sytuacja taka, w której żebyśmy my mogli przystępować do meczu na zasadzie równy z równym z każdym przeciwnikiem. This game was very important for us to win because it's a home game and we play against a team who is fighting for stay in the league. This is the toughest game always when before the break or after the break always comes some kind of a lack of focus and energy. Most of the players know that after this will be break, almost 3 weeks without the game. We get some days off after if we win. If we don't win, then we will continue to practice regular. But they deserve with this win to have 3 days off, and after that we get back in our rhythm. I think that this game, Torindorn and Jeva played amazing games, both of them. They will play what I expect with Longinski, what we expect from them, but. Torin in defense and with energy, and Jeva with stability and consistency under the basket both ways bring us a lot of positive things in a game. And that says also statistic when I see plus minus, that Torin is plus 12 and Jeva is plus 14. For me that's the most important parameter in statistic. That says a lot. Also Kuba Mushal play very good in defense. Another play, Gabinski gave his role, what he need to do. Hrabas also. I hope that Wojciechowski will get back in track and help the team after the sickness. He still is looking for himself on the court. But let's see. We have now 3 weeks to prepare ourselves for the game against Punja, and they have also 3 weeks to prepare for game against us. So. I hope that we have enough time to continue to make a winning streak in the next few games, and we will because we work hard, really 2.5 months, really hard. The guys give everything they got,
and the score result is positive, but that's not enough. We need to keep moving and pushing forward because the league is not still over, so there is a plenty of games. 10 games is in front of us and a lot of time. Everything is possible, and not only to just play a playoff, but to fight for something more or better position in the standings. No, I think we just play hard and we ended up outlasting them. You know, they were going to come in and play tough, and that's what they did, and we were just able to stay with it and stick with the program, and we were able to pull it out in the fourth quarter. So, you know, as long as we play hard, I think the sky's the limit for us.